Laudetur Jezus Chrystus, tu telewizja Chrystusa Króla z Chicago, Marek Skowroński. Dzisiaj nadajemy z Warszawy i z Kazachstanu, ponieważ dzisiaj moim i Państwa gościem jest ksiądz dr Wiesław Pęski. Laudetur Jezus Chrystus. Semper laudetur. Proszę księdza, niepokalane poczęcie. 8 grudnia, więc już pojutrze, będziemy mieli uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W encyklice z 1854 roku błogosławionego papieża Piusa IX Ineffabilis Deus jest między innymi mowa o tym, iż Matka Boża, Maryja, została obdarzona tak zwaną łaską uprzedzającą, łaską wyprzedzającą. Co to oznacza? Oznacza no to, co jest tam, myślę, że dosyć wyraźnie napisane, czyli ze względu na dzieło zbawienia Chrystusa, na jego zasługi, na dzieło. Maryja jest uwolniona od grzechu pierworodnego, czyli tego stanu człowieka, który wynika z grzechu Adama i Ewy. Nie godziło się bowiem, aby Boży Syn przyjął ciało z czegoś, co jest dotknięte, skażone grzechem. Dlatego Maryja nie została nim skażona. Przyznam, że to od razu mi przywodzi na myśl taką niełatwą dla nas sprawę rozumienia, że Pan Bóg patrzy na czas inaczej. Zauważmy, że Pan Bóg patrzy w taki przedziwny sposób, że na przykład ofiara Chrystusa dokonuje się dzisiaj na ołtarzu. Chrystus, popatrzmy, daje nam swoje ciało i krew jeszcze we czwartek, przed ofiarą, której dokona w sposób krwawy dopiero w piątek. Kolejna rzecz podobna, że w Starym Testamencie człowiek, mimo że jeszcze Chrystus nie przyszedł, nie okazuje się w tym piekle, z którego nie ma wyjścia, a jest obdarowany łaskami i prowadzony, i również ze względu na to, co już jest w Bożej myśli i co się wkrótce wydarzy. Także to jest to inne patrzenie Boga na czas. No i w tej rzeczywistości, ze względu na Chrystusa, przygotowana jest postać zupełnie niezwykła. W całym stworzeniu niezwykła, w całym pięknie wyjątkowa, w całej czystości szczególna, w tym obdarowaniu absolutnie nieporównywalna z nikim. No i to jest ta, której wielkość odkrywamy postopniowo, choć zachwyt widać w Starym Testamencie, choć w zachwycie jest najwyraźniej no to, co od Boga płynie, i prorocy, i figury Starego Testamentu, no znaki, to, co przedstawiało Maryję. I narasta ta miłość i to rozumienie tego, co się dzieje przez Maryję, co jest z nią związane. Przyznam, że ja również od dawna zastanawiam się nad tym i coraz coś nowego do mnie dociera, tak jak i w związku nawet z tegoroczną uroczystością pewne rzeczy, ku mojemu zdziwieniu, dopiero się przebijają do mojej świadomości. Trudno jest zrozumieć tak naprawdę to samo określenie, które jest określeniem dość dla wielu enigmatycznym, bo cóż może oznaczać to niepokalane poczęcie, bo sam fakt, że Najświętsza Maria Panna jest wolna od grzechu pierworodnego, że to nastąpiło jeszcze przed jej poczęciem tak naprawdę, jest czymś trudnym do zrozumienia, a z drugiej strony też trudno nam pojąć samą istotę grzechu pierworodnego, który przecież jest, no, jakby nie patrzeć, poniekąd źródłem przecież tej szczególnej łaski Najświętszej Maryi Panny, czyli tego niepokalanego poczęcia, prawda? Źródłem, to jest powiedzmy delikatne zapatrywanie na słowa. No źródłem jest oczywiście sam Pan Bóg.
Oczywiście ten Pan Bóg, który w swej myśli ma Maryję od dawien dawna, być może od samego początku, zanim nawet zaczął stwarzać i w swojej wszechwiedzy i w swoim pragnieniu już ją miał w swojej myśli. I dlatego tak wybrzmiewa. I dlatego tak wybrzmiewa już zaraz przy pojawieniu się grzechu. Przy grzechu pierworodnym od razu pojawia się tak zwana protoewangelia, czyli zapowiedź, że ona, że jej potomek, a ona jest złączona z tym potomkiem. Wiem, że to Chrystus, że to pod krzyżem. No więc ona, jej potomek, a wraz z nim ona miażdży głowę szatanowi. Czyli wszystko złe, niegodziwe, czego dopuściła się Ewa, czyli poddanie jego pokusie, czyli oddanie w niewolę szatanowi, Maryja niweczy. Niweczy tym, że Bóg w niej daje się tak potężnie, tak ogromnie, że szatan jest zmiażdżony, że Najświętsza Ofiara i właśnie jej stopa miażdżą głowę szatanowi, czyli temu, co osiągnął w człowieku. Zmienił się, grzech pierworodny jest tajemnicą. Obawiam się, że jego potworności my nie ogarniamy, może jest to dla nas niedostępne, dlatego że dostąpiło jakieś kardynalne zmienienie stanu człowieka. Prawdopodobnie wiele rzeczy w nas nastąpiło, ogromnej zmianie, zaburzeniu, dlatego że zmienił się nasz sposób funkcjonowania. Zmieniła się ziemia, być może właśnie bardzo wiele w przyrodzie. My słyszymy w Izajasza, że Chrystusowe panowanie, Chrystusowa łączność z Chrystusem, Zbawicielem, Carem, Królem, Bogiem będzie powodowała też odwrót ku harmonii i przyrody. Takie zapowiedzi słyszymy ze Starego Testamentu. Ale Maryja jest tą osobą, przez którą się to dokonuje, przez którą Pan Bóg zamyślił swoje przyjście. Właśnie przyjście w ten świat dotknięty przez szatana i przez nią zostaje on zmiażdżony. To tak się zaczyna od grzechu pierworodnego, tak to dotyka źródła zła, którym jest szatan. Pierwszym źródłem i potem niestety nasza ludzka dola. Jesteśmy w etapie, no, w pewnej przestrzeni, gdzie mamy swoją rolę, swoje zadanie i mamy osobiste też doświadczenia, osobistą łączność i z Maryją, i przez Maryję też z Bogiem, i z jej pomocą z Bogiem. Myślę, że większość ze słuchaczy, którzy nas będą słyszeli, wie o tym. Wie o tym, ma doświadczenie, jest prawdopodobnie oddanych w niewolę Maryi, czyli Chrystusowi przez ręce Maryi. To wszystko jest połączone właśnie z tą tajemnicą związaną z zmiażdżeniem głowy szatana i z tajemnicą jednoczenia się z Bogiem poprzez tę niepokalaną, czyli nieskalaną, żadną zmazą grzechu, żadną i nigdy. I to jest ta tajemnica szczególna, największa, odwieczna i nas tycząca osobiście. Najświętsza Maria Panna była sławiona już we wczesnym chrześcijaństwie. Znany jest między innymi taki bizantyjski hymn Agni Partene. Jest to przepiękny hymn napisany bodaj w IV czy w V lub VI wieku po Chrystusie, napisany przez świętego Nektoriusza. Tam jest cała wręcz litania różnych przepięknych określeń, tak jak w litanii loretańskiej, tych pięknych określeń, wspaniałych określeń używanych w stosunku do Najświętszej Marii Panny. O nich zresztą pisał w Bulli Ineffabilis Deus sam błogosławiony papież Pius IX. Mówi się również, że Najświętsza Maria Panna jest najpiękniejszą, najcudowniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą spośród kobiet. Jest jakaś
swego rodzaju tajemnica, ponieważ ksiądz jest przecież w Kazachstanie, który jest państwem na wskroś islamskim. To znaczy z islamem trzeba być ostrożnym, dlatego że islam jest jakby wyczulony na to, co jest związane z Chrystusem. Słowo Jezus jest dużo częściej niż tam Mahomet, nieporównywalnie. Tak samo jest mowa o Maryi, ale niestety trzeba rozumieć, że tam wiele rzeczy jest, przy tym, że dla mnie, jak tak na to patrzę, to jest troszeczkę, to jest po prostu wszystko jest przekrzywione. Gdy dochodzimy do tego, że Chrystus jest Bogiem, tam się zaczyna często jakiś szał. Jeżeli byśmy mówili o tym, że Maryja jest Matką Bożą i o tym prawdziwym i pięknie, tam byłby szał. Byłaby złość szatańska, nieludzka. I być może ten wielki zachwyt nad pięknem, wielkością Maryi płynie właśnie od samego Boga. Ja już chyba nawet tutaj tak sygnalizowałem, że właśnie tu się daje zobaczyć niezwykłą miłość, niezwykłe ujęcie, przejęcie, no właśnie zachwyt, który z natchnienia Bożego, który wręcz się ujawnia, ta Boże zapatrywanie. No słów jest mało. Błogosławiony Pius rzeczywiście skoncentrował te nazwy poprzez historię, czy poprzez te figury, czy przez proroków. I to jest jedno piękno, wielkie, ogromne, potężne piękno, które się wylewa, które jest znakiem wielkiej miłości Boga. Niezwykłej miłości, zupełnie niezrównanej miłości Boga. Boga w całej Trójcy Świętej. I to jest coś, co właśnie tak ostatnio odkrywam, że Maryja jest piękna, jest potężna całą Trójcą Świętą. Że to cała Trójca Święta w niej bardzo wyjątkowo się ujawnia, się wyraża, daje się poznać. No więc nie może nie być zachwytu, nie może nie być przepięknych określeń. Najśliczniejsza, najświętsza, jedyna święta. No, wspaniały przybytek. Święte miasto, Boże miasto, miasto Boga. Boże Jeruzalem. No ale to wszystko są jeszcze drobne określenia. Wydaje się, że słów nie ma. Za mało słów. I ten zachwyt się ujawnia przez ludzi przybliżonych, modlących się, oddanych Bogu. Płynie zachwyt Maryją. A z kolei tam, gdzie ma dostęp szatan, tam się ujawnia właśnie jakaś parodia. Jego ból, gdzie on mówi o Maryi, ale to jest takie mówienie przez zęby i przekrzywianie. I wręcz czasami się, mam wrażenie, niestety również w islamie to jest widoczne, że ujawnia się wręcz nienawiść szatana do w ogóle do kobiet, jakby ze względu na Maryję. Że już jak może to poniżej, już jak może to się pastwi. To jest właśnie niesamowite napięcie widoczne o wiele głębiej niż tylko nasza drobna ludzka, tymczasowa egzystencja na ziemi, że to jest coś, co jest związane z potęgami nas przerastającymi, chodzi o duchy, a Pan Bóg no właśnie ma tę miłość, ma tę niezmierną łaskę i ten jego, nie wiem, czy tak można powiedzieć, no taki plan związany ze stworzeniem i obecnością Maryi we wszechświecie, od wtedy, kiedy to on miał w swojej myśli. I wiecznie, i to jest Maryja, i to jest coś, co będzie nas ciągle dziwiło. Ona nas będzie zachwycała, Bóg będzie nas zachwycał przez Maryję. A my będziemy wielbili Boga, zachwycając się Maryją i z jej pomocą wielbili Boga. To, o czym ksiądz mówi, chciałbym też właśnie do tego nawiązać. Egzorcyzmy. Podczas egzorcyzmów tutaj między innymi takim doskonałym źródłem jest między innymi ten film Egzorcyzmy Anny Lise Michel, gdzie z nagrań samych wynika, że zły duch, demon, który opętał tę nieszczęsną dziewczynę, Bogu ducha winną,
kiedy był przymuszany do wyznania, Najświętsza Maria Panna jest najwspanialszą, najukochańszą matką, że ma oddać pokłon, robił to z potwornym jakby zacięciem, przekleństwami, z wielką niechęcią. Mówi się również, że właśnie ten bunt na początku stworzenia, on miał miejsce właśnie między innymi ze względu na Najświętszą Marię Pannę, która to została mu objawiona jako ta, która ma być stworzona, która ma być tą właśnie kobietą z krwi, kości, kobietą cielesną, bytem cielesnym, a jednocześnie to ona ma być królową nieba i ziemi. I że to podobno wzbudziło w nim potworny bunt, że człowiek, a więc istota o wiele niższa pod względem stworzenia, ma być tym, komu on ma się podporządkować. I to spowodowało, że właśnie on powiedział, że nie będzie Panu Bogu służył w związku z tym. No pamiętam, w seminarium mieliśmy takich dwóch braci. U pelotynów poza księżmi są bracia. I byli tacy dwaj zasłużeni bracia całkowie. I myśmy im czytali książki, które oni sobie życzyli. Akurat ja też czytałem swego czasu właśnie o tym, jak Pan Bóg objawił aniołom swoje zamiary związane z wcieleniem syna, z osobą matki tego syna. I że to było powodem buntu. Myślę, że jest ciekawe określenie, że złe duchy, a duchy zbuntowały, aniołowie zbuntowali się nie tyle przeciw Bogu, co Bogu w Maryi, co Bogu w Matce Najświętszej. Myślę, że to jest ta najgłębsza przyczyna wielkiej nieprzyjaźni wobec niej, obdarowanej nieporównywalnie bardziej nawet niż najwięksi aniołowie. I ta konieczność uznania tego, uznania tej Bożej miłości do tego, co małe. Małe Pan Bóg pragnie czynić wielkim. Maryja jest taką wielką, że nikt się z nią i nikt się z nią nie może porównać. Mocą Boga, który się jej daje, który ją przepełnia, który czyni ją właśnie swoją wyjątkową córką, który czyni matką Syna Bożego, który czyni oblubienicą Ducha Świętego. I to jest to zupełnie niepojęte. My tego też nie ogarniemy. To jest piękne, żebyśmy mogli się zachwycać, nie mając możliwości ogarnąć. No, przeciw temu zbuntował się szatan i jeszcze wiele aniołów. Także tak, wszystko, wiele na to wskazuje, że dokładnie tak. Także takie są zapatrywania Boga. Bóg zadziwia, że miłuje się w prostocie, miłuje się w tym, co małe. Zawsze może nas zachwycać też, że na to, żeby na postać swego ciała wybrał hostię, coś najprostszego. Ja czasami tłumaczę tym, co przychodzą do kościoła, u nas jest adoracja, że to, co tu najprostsze, to właśnie w środku, w centrum. I to jest właśnie Chrystus w swoim ciele i krwi tam ukryty. Także tak wybiera Pan Bóg. No i tu się pojawiła pycha, zazdrość i bunt w szatanie i innych upadłych duchach. Straszna historia, bardzo trudna. Maryja jest dokładnie tą, przez którą on jest zmierzony i musi jej słuchać. Ma taką łaskę, taką moc, że taką władzę, że on nie może się jej sprzeciwić. Proszę księdza, sprzeciwianie się to jedno, a druga rzecz, mamy też protestantów na przykład, wszelkie denominacje protestanckie, które kontestują w ogóle osobę Najświętszej Marii Panny jako tej właśnie, która została obdarzona pełnią łask, a więc która jest
wywyższona w sposób szczególny, mówiąc, że oddawanie czci Najświętszej Marii Pannie, czy też w ogóle na przykład świętym, innym świętym niż sam Pan Bóg, jest bałwochwalstwem, jest ciężkim, wręcz śmiertelnym grzechem, ponieważ tylko Panu Bogu będziesz służyć, jest tylko jeden pośrednik, to jest Jezus Chrystus. Znamy te argumentacje. Bardzo bym prosił, żeby ksiądz się odniósł do tych zarzutów. Przyznam, że sam często zwracam na to uwagę i dziwi mnie, jak bardzo, jak jednoznacznie jest widoczny właśnie duchowość szatana, który właśnie no, nienawidzi Maryi. Są rzeczy, których nienawidzi bardzo wyjątkowo, sprawy, które po pierwsze próbuje zabrać człowiekowi. Jest to zadziwiające, że to wszystko uzyskuje w protestantyzmie. To jest niesamowite, że tak jest w stanie trzymać ludzkie wnętrze, ludzki umysł na uwięzi, że nie będą w stanie rozumieć Pisma Świętego, że będą ślepi, głusi, zawzięci. I tam widzimy, że szatan zabrał im swoje ciało, Chrystusowe ciało i krew, zabrał im Najświętszy Sakrament, zabrał im Matkę Najświętszą, zabrał im znowu miejsce, gdzie się wyraża Boża chwała, gdzie promieniuje właśnie Boża łaska, Boże królowanie, czyli świętych. Zupełnie nie są w stanie ogarnąć tajemnicy miłości, w której Pan Bóg pragnie, aby te Jego dzieci promieniowały szczęściem, promieniowały pięknem, promieniowały Jego chwałą. Jego chwałą. Nie rozumieją tego, że miłość pragnie, by te ukochane były szczęśliwe, wielkie i razem i zjednoczone. No nie rozumieją, nie dochodzą do miłości. To wszystko ma wspólny mianownik. Duchowość, jeśli tak można powiedzieć, no duch zły pozbawia tego, co największe, tego, co najpiękniejsze. Odbiera, paraliżuje rozum, paraliżuje wnętrze. Ja przyznam, że jak przypatruję się protestantom, ja widzę, jak oni nie mogą się nawrócić, jak oni przywykli do mistyfikacji, do tego, że to tylko jest jakby, do takiego udawania sakramentów, na przykład, że oni nie są w stanie się odnaleźć w Kościele i wnętrze nie. To są cuda, o których słyszę, że wnętrze się odblokowuje i rzeczywiście przenikają do głębi ciała i krwi Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, także i do Bożej Matki. Nie, ja widzę te problemy, ja tu mógłbym długo opowiadać pewne konkretne wydarzenia, fakty szeregu ludzi już tutaj w Kazachstanie. Jestem zdziwiony, że to zło tak dogłębnie paraliżuje i dewastuje wnętrze. Jeżeli ktoś przeszedł przez protestantyzm, to do tej pory ja nie spotkałem osobiście człowieka, który gdzieś tam w moim polu widzenia by się rzeczywiście nawrócił. Są w Kościele, ale są w Kościele często chorzy. Mają problem z ofiarą Chrystusa na ołtarzu, właśnie z Matką Najświętszą. No właśnie są ciągle wewnętrznie pobici i chorzy. Straszne spustoszenie. Protestantyzm jest to straszna zaraza, straszna choroba. Ci ludzie są w tragicznej sytuacji i proszę zauważyć, i wszyscy oni opowiadają, że soli scriptura. Co jak szatan lubi wykorzystywać tę słabość ludzi przy czytaniu i może manipulować. Zna zdecydowanie lepiej pisma i oni nie są w stanie ich zrozumieć. Tak jak się okazało, że i Żydzi nie rozumieli, na co im Chrystus zwrócił uwagę. Ale to są tak trudne rzeczy. No, myślę, że gdyby tak Maryję szczerze prosić, to dałoby się pokonać te szatańskie trucizny we wnętrzach protestanckich, a inaczej no widać, jak to się nie udaje, a mało tego. A teraz Kościół się próbuje straszliwie protestantyzować. To poplątanie duchowości, rzeczywiście łączności z Bogiem, z wrażeniami. Szatan świetnie się czuje w Pismach Świętych, tak jak szatan próbował kusić Chrystusa, tak się też znakomicie odnajduje w tym, żeby dawać człowiekowi wrażenia. I mylimy je z religijnością. Także no, to jest takie połączone właśnie z problemem protestantyzmu. Ja widzę w tym potężne działanie szatana, które paraliżuje
I znowu Maryja no, jest tu wielkim światłem, wielkim darem, wielką osobą, tą ukochaną, która pragnie nas duchowo rodzić. I tylko tak możemy faktycznie być jak najbardziej, jak najpewniej, jak najszybciej w Bogu. Charyzmatyzm właśnie to jest to, co jest taką pewną cechą współczesną, dlatego niestety protestantyzowania naszego Kościoła Świętego, podczas gdy Najświętsza Maria Panna jako wzór cnót i wzór pokory pokazuje, że to nie uczucia, nie emocje mają brać górę, tylko rozsądek, pokora, spokój, wewnętrzne wyciszenie, nawet jeśli się lękam, bo przecież w czasie zwiastowania Archanioł Gabriel, pierwsze słowa, jakie wyrzekł do Najświętszej Marii Panny, były: nie bój się, nie lękaj się. Natomiast tu mamy do czynienia właśnie z takim pomieszaniem wszystkiego, te zasypiania rzekome w Duchu Świętym, te różnego rodzaju takie ekscesy, które mają na celu wywołanie szeregu różnych odczuć, uczuć, emocji. A Najświętsza Maria Panna pokazuje nam spokojnie, pokornie, cicho. Proszę popatrzmy, zauważmy, że właśnie niepokalanie poczęta z ogromną mocą, z ogromną wręcz też powiem częstotliwością przygotowuje nas wcześniej, myślę, że szczególnie na to, co mamy teraz i być może co będziemy mieli lada moment. Ona przygotowuje, pokazując swoją postawę. W Lourdes na przykład, tak? Jak Maryja właśnie, to jest niesamowite właśnie, bo przecież tam Immaculata Concepcio, czyli niepokalane poczęcie. Ja jestem, tak? Ja jestem, znowu. To ja jestem. Ona, Bóg i niepokalane poczęcie. Ona tam stoi. Ona się uśmiecha, ona otrzyma różaniec, ona przesuwa paciorki różańca. Bernadetta modli się na różańcu, stoi na kolanach. Za każdym razem modli się na różańcu, Maryja to wzmacnia. Maryja to wzmacnia i też wskazuje na potrzeby pokuty, tak wyrażoną szczególnie, żeby ucałowała. No właśnie, jeśli byś tak delikatnie to jej proponuje, właśnie ucałowała ziemię. To jest ciekawy sposób właśnie wyrażenia pokuty. Maryja tam wskazuje też na kaplicę, czyli na sakramenty, czyli na Najświętsze Ciało i Krew Chrystusa, czyli na spowiedź wyrażoną też poprzez wodę, poprzez źródełko. To wszystko jest przygotowanie nas. I to jest 4 lata po właśnie ogłoszeniu dogmatu. A przecież było wcześniej. A było wcześniej, a cudowny medalik. Przypomnijmy sobie. Tam święta Katarzyna i ten cudowny medalik o Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta. To rok 30, 1830. I tam już Maryja, i tam jesteśmy przygotowani. Jest ogromnie, ogromnie wszystko przygotowane. Czy potem nawet mamy Gietrzfałd. Tam też się nazywa Maryja właśnie, zwraca uwagę na swoje niepokalane poczęcie do Justyny. Także potem mamy Fatimę, wiemy o tym, że zakróluje, że będzie zwycięstwo niepokalanego serca Maryi. Wszystko związane z jej niepokalanym poczęciem, wszystko płynie z mocy, z potęgi zamyślonej, wprowadzonej przez Boga w jej niepokalane poczęcie. Także niepokalane poczęcie wybrzmiewa co chwilę. Zauważmy, całe narody, nasza ojczyzna. 8 września 1946, kardynał Chląd, episkopat, ponad 1 000 000 Polaków w Częstochowie. Oddanie niepokalanemu sercu Maryi Polskiej. To była przyczyna, prawdopodobnie główna, najważniejsza, właśnie niepokalanemu sercu Maryi, jej oddanie. Że Polska była jedyna, gdzie nie został złamany, wiara nie została złamiana, gdzie kościoły pozostały pełne, seminaria pełne,
No i do czego to nas Pan Bóg w ten sposób przygotował i przygotowuje. Także wszystko związane z niepokalanym sercem Maryi. Ja jestem pallotynem, nasz Pallotti również składał takie swoje oddanie, przyrzeczenie właśnie wiary w jej niepokalane poczęcie, choć też jeszcze, zresztą się przyjaźnił się z Giovanni, późniejszym papieżem Piusem IX. Od 1846 roku papież, 3 lata starszy od naszego Pallottiego, ale no, z tego czasu chciał być w gwardii szlacheckiej przy papieżu i wtedy Pallotti miał mu powiedzieć, że no, nie będziesz gwardii szlacheckiej, ale to gwardia będzie koło ciebie. Bo takie proroctwo wykorzystywane potem przy beatyfikacji i przyjaźnili się. I Pallotti był spowiednikiem Piusa IX, co tydzień do niego zachodził w związku z tym. I się przyjaźnili i był takim też doradcą. Także to jest taki już powiedzmy motyw związany z Pallottim. A chodzi o to, że niepokalane poczęcie jest źródłem potężnego oddziaływania w Kościele, gdzie ona nas uczy modlitwy, uczy nas właśnie tej cichości. Maryja jest zawsze cicha, ona nigdy nie szumi, a jednocześnie jest taką niezwykłą postacią, potęgą, darem, pięknem, świętością, obrończynią, matką, niepokalaną matką, niepokalaną. Wszystko płynie z tego źródła niepokalanego poczęcia. Także jest to wielki ratunek dla Kościoła. Oczywiście, że szatan będzie teraz, też możemy być pewni, próbował w jakiś sposób osłabić różaniec, w jakiś sposób osłabić jej obecność w naszych sercach, w sercach wielu. Ufam, że to nas uratuje, że choć tego Polacy nie sprzedadzą, że chociaż tego nie oddamy manipulatywnie, gdy media na nas oddziałują. Także ufam, że niepokalana matka właśnie jest tym ratunkiem, tym miażdżeniem szatana, który również naszej ojczyźnie będzie przynosił kolejne owoce. I kto się z nią łączy, no nie ulegnie tym podróbkom religijności, tym iluzjom religijności, którym jest zalewany jest Kościół. Walka będzie o Chrystusowe ciało i krew, I o właśnie obecność niepokalanej matki w naszym życiu. Także ona uczy modlitwy. I to jest właśnie różaniec, i to jest cichość, i to jest to uwielbienie, to jest to zapatrzenie. Bez ciszy nie ma rozwoju duchowego. Wszelkie show to są rzeczy w pseudoreligiach, to jest coś, co się dzieje w sektach, gdzie jest łamane wnętrze, gdzie są różne techniki hipnotyczne, poprzez słowa, poprzez ruchy, gdzie szatan ma swobodę działania i nic tu nie pomoże, że mówił Panie, Panie. W ostatnim czasie mamy też szereg od wielu lat różnych objawień tak zwanych maryjnych. Nie będę teraz już posługiwał się tutaj konkretnymi przykładami, gdzie budzą one bardzo dużo wątpliwości teologicznych, objawień, które do tej pory nie zostały przez Kościół uznane i zatwierdzone. Objawień, które wydaje się, że w pewnym sensie nawet przyćmiewają samą Fatimę, czy też w ogóle Pismo Święte, do których niestety bardzo wielu ludzi odnosi się z większym zaufaniem i wiarą niż do słów Ewangelii, niż do słów wypowiedzianych przez Najświętszą Marię Pannę, czy to właśnie w La Salette, czy to właśnie w Fatimie Kibeho, prawda, czy też w Akita. Tam te objawienia zostały uznane przez Kościół, natomiast niestety nadal wiele osób tkwi w tym przeświadczeniu, że coraz więcej pojawiających się różnego rodzaju
objawień, różnego rodzaju orędzi i tak dalej. To jest ta droga, którą należy iść i że tego się właśnie należy słuchać, idąc ku swojemu zbawieniu. Ja przyznam, nie bardzo to rozumiem. Dlaczego człowiekowi tak bardzo brakuje ciągle nowych, jakichś właśnie co znowu wrażeń, nowych objawień? Przecież chodzi o to, żeby współpracować z Bogiem. Czego brakuje, żeby właśnie być w łączności z Matką Najświętszą, żeby się jej oddawać w jej niewoli, jak było doświadczeniem wieków, niezwykle sprawdzonym. Dlaczego bawić się w coś, co jeszcze nie jest sprawdzone? O co tu chodzi? Po co to? Czy to nie za duże ryzyko, ryzykować swoim wnętrzem? Łatwo zaprowadzić tam, zapuścić coś, co nie będzie czyste, co nie będzie święte, co nie będzie właśnie wolą Bożą od Boga, jeżeli chodzi o objawienia. Także trzeba być ostrożnym, a zaufanie warto mieć do tego, co jest sprawdzone. I na szczęście mamy już z tysiąclecia doświadczeń Kościoła i dlatego nie powinniśmy ulec jakimś złudnym próbom odebrania nam życia. My to życie mamy. Mamy je w każdym kościele, mamy je przy każdym różańcu, koronce. Mamy je w sakramentach. No, bądźmy z Chrystusem. No, z pomocą Matki Najświętszej. Ona zawsze jest tam obecna. No, czego nam jeszcze trzeba? No, czego jeszcze szukamy? Co się dzieje w świecie, to wiemy. Zapowiada to Fatima i po kolei te objawienia, o których Pan Marek wspomniał, one wszystkie są pełne troski o to, co nas czeka. My nigdy nie jesteśmy zostawieni przed jakimiś wielkimi wydarzeniami bez wielkiej pomocy. Są rzeczy jeszcze niezrealizowane. To jest sprawa tego, żeby zatriumfowało jej niepokalane serce, no, żeby Chrystus królował, żeby królował we wnętrzach, w prawach, w państwach, w narodach. No, no, na to czekamy. To jest coś, o co prosimy i wiemy, że inaczej się nie da odbudować świata, inaczej nie wróci pokój. Jaki pokój, jeżeli nie ma harmonii z Bogiem? Jaki harmonia we wnętrzu i wewnętrzny jakiś porządek, jeżeli nie ma tam łączności z Bogiem? A ta łączność przychodzi przez Maryję. I ona jest zaangażowana, ona jest obecna. Szukanie nowości, po prostu no, trzeba zdawać sobie sprawę z ryzyka. I czy warto? Czy warto? Najświętsza Maria Panna jest również czczona przez w Kościele prawosławnym. Proszę księdza, jak to wygląda właśnie tam na wschodzie, w tym obrządku wschodnim? Obrządku przecież, który no jest jednak obrządkiem, czy też kościół, który jest kościołem schizmatycznym. W zasadzie trudno mówić o kościele, pewną wspólnotą schizmatyczną, która straciła niestety łączność z Rzymem, łączność z kościołem Chrystusowym, którym jest kościół rzymski. No owszem, oni mają wiele wspaniałych ikon, czy takich malunków naściennych, różnych. Ja podziwiałem, jak na różne sposoby wyrażali Chrystusową królewskość. Tak samo co do wobec Matki Najświętszej mają mnóstwo wizerunków. Tylko problem w tym, że oni są dalece od tego. Tam jest takie panowanie zabobonów, tam jest takie panowanie bezbożności. Jeżeli oficjalnie, statystycznie, na największe uroczystości gdzieś tam w Rosji, na Ukrainie jest marnie, niestety również, to chodzi o minimalny procent, parę procent ludzi na największe uroczystości, a ci, co chodzą, pojęcie głębokie mają jeszcze tylko jednostki. Tyczy to niestety również duchownych. Także niestety Kościół prawosławny, myślę, że jest słusznie, jeżeli chodzi o Moskwę, że jest słusznie nazwany nie prawosławiem, a carosławiem. Jest to uchwycenie pewnej istotnej przyczyny licznych, dramatycznych, strasznych problemów. Jeżeli chodzi o to bizantyjski, gdzieś tam Grecja, tego bliżej nie wiem, ale nie znam, ale owszem, jest to dawna tradycja jeszcze katolicka, jeszcze wspólnie z Kościołem katolickim, ale tam jest tyle niewiary, tam jest tyle marazmu, tam jest tyle rzeczy dziwnych, praktycznie nierealizowanych.
To jest taka wiara bez przełożenia na praktykę. To jest taka wiara z chorymi pojęciami, nie działającymi w życiu. Mówię bardziej, no to jest problem, to jest problem. No tu przeszedł komunizm, to wszędzie daje się we znaki. Prawosławie jest tak znikomym realnie w ludziach życiem, że ja nie bardzo wiem, czy jest o czym mówić. A owszem, w tradycji, zwłaszcza to, co zostało z jedności z Kościołem katolickim, no jest, są sakramenty, tylko no pojęcie o nich jest. W dodatku ta inna mentalność. Czasami ta mentalność tak bardzo ogranicza ich rozumienie, że oni po prostu nie są w stanie zrozumieć Kościoła katolickiego. No i niestety taka zawziętość, taka zapamiętałość, to są gotowi na cokolwiek związane z Kościołem katolickim, na najpiękniejsze rzeczy, albo ich nie rozumieć. Nie rozumieć bliskiej łączności, tak. Bliska łączność z Matką Bożą jest dla nich niepojęta w Kościele katolickim. I wystarczy, że jest to katolickie, na przykład sprawa niepokalanego poczęcia, żeby oni od razu to deptali nogami ze wszech sił. No bo właśnie katolickie, przecież ono jest rzeczywiście od początków, od pierwszych soborów, to jeszcze zostało zdynamizowane, no bo Matka Boża, tak, Nicejski, no bo kolejne sobory mówiące właśnie o tym rodzeniu się z niej, Bożego Syna. I to wszystko powodowało rozwój zapatrywania w Maryję i wielbienia jej ze względu na to, co Bóg w niej czyni, na to, czym jest obdarowana, kim jest dla nas. A prawosławni jakby tego nie pamiętali, no bo katolickie, także nie wiem, dlaczego tak dziwnie się to dzieje, ale na pewno jest to świat dawno katolicki, dawno odłączony, bardzo powykrzywiany i te narody, które mieszkają na terenach dawnego prawosławia, oczekują ewangelizacji. I byłoby wspaniale, gdyby jak najszybciej doszło do ich nawrócenia i powrotu do tego, czego Pan Bóg pragnie, co jest Kościołem powszechnym. No, na to czekamy. Niektórzy mają jakieś fantazje, wyobrażenia co do prawosławia. No to są fantazje. To są fantazje. Realność jest o wiele trudniejsza. Także módlmy się, aby jak najszybciej dokonało się to, czego chciała Matka Najświętsza w Fatimie, żeby i Rosja się nawróciła, i prawosławie wróciło do jedności z Kościołem, a Kościół, żeby zaczął promieniować znowu chwałą Boga, który szczególnie przez Maryję i zawsze, gdzie Pan Bóg tak działa, jest ona obecna swoim oddaniem, swoją modlitwą, swoim pięknem, swoim promieniowaniem całą Trójcą Świętą, życiem, które nie inaczej, a przez nią się rodzi i to jest jedno, i to jest jedyne, i to jest powszechne, i to jest ten jeden pasterz, jedna owczarnia, które mają być właśnie na ziemi i na to czekamy. A Najświętsza Maria Panna jest królową Polski i co do tego nie mamy żadnej wątpliwości. Z drugiej strony jest wielki problem z uznaniem królewskiej godności Chrystusa jako króla Polski. Jest to coś zadziwiającego. To, że Maryję zaprowadzi, nie może zaprowadzi, to jest dla mnie oczywiste. Ponieważ jeżeli tylko triumfuje niepokalane serce Maryi, Maryja po pierwsze powie: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. A to oznacza jego panowanie, to znaczy królowanie Chrystusa. Skądinąd popatrzmy też na to, co się dzieje w ostatnich dziesięcioleciach. Jest, myślę, że daleko nieprzypadkowe i symptomatyczne. Jest symptomem czegoś ważnego, poważnego procesu, poważnego problemu, z którym się zmagamy. Duchowa walka. W tej duchowej walce dlaczegoś ciosy trafiają, pewne ciosy, mam wrażenie, trafiają właśnie w sprawę Chrystusa Króla, która została wyraziście ukazana w 1925 roku przez Piusa XI z wprowadzeniem uroczystości, ze wspaniałą encykliką, która najwięcej, najpełniej, choć daleko nie jedyna, tłumaczy, na czym polega panowanie Chrystusa, jak się ono ma przejawiać, jakie zrodzi owoce. I jest opór, I przychodzi czas, że z tego miejsca, które pierwotnie
było naznaczone no, tuż przed wszystkimi świętymi, na ostatnią niedzielę października, gdzie jest wyraźnie tego królowanie i tu, co się dzieje w świecie i jakie następują przemiany dzięki tej łączności z nim, że tu się zmienia świat poprzez świętych na Bożą chwałę. No i czemuś to się przesuwa. Mam wrażenie, że wyraźne pewne osłabienie, żeby nie było to tak wyakcentowane. Potem dzieje się coś podobnego z uroczystością niepokalanego poczęcia. Owszem, Pius IX był niezwykły, z jego bólu wypływa niesamowita miłość do Maryi. No taka miłość jej tylko pozazdrościć. Tak jak on wspaniale to ogarnia, tak jak on to wyraża, tak jak to akcentuje. No to widać, że to jest człowiek miłości do Maryi. To Maryja go napełnia wielką swoją miłością i on czyta to, co to jednocześnie czyta życie Kościoła ustanawia uroczystość, która jest naznaczona jeszcze oktawą. Mamy nowennę przygotowującą, a potem mamy oktawę, tak jak przy Bożym Narodzeniu, tak jak przy Wielkanocy, tak jak przy uroczystości ciała i krwi Chrystusa. Czyli największe z największych świąt w ten sposób są przeżywane i w ten sposób widział sprawę, ważność, potęgę, konieczność rozumienia, przeżywania, współpracy z niepokalanie poczętą, znaczenie niepokalanego poczęcia. No przychodzi czas, że tak jak i Chrystus Król, no jakoś tutaj było niezadowolenie, czy właśnie teraz no, to samo z niepokalanym poczęciem. Być może właśnie jest to wskazanie na coś, co jest najbardziej istotne na nasz czas. Coś, co jest najbardziej kluczowe, coś, co będzie dokładnie odwrotnie do tego, co obserwujemy w czasie zaciemnienia Kościoła. W czasie, gdy Kościół jest pustoszony, gdzie świątynie budowane w Europie jeszcze w latach 50., tak jak z tego czasu przychodziło się jeździć, ludzie byli wierzący i budowali, a potem po 70. gwałtownie wszystko jest pustoszone i niszczone spowiadanie się i niszczona cześć dla przyjmowania Chrystusa w Komunii Świętej i teraz próbuje się to robić w Polsce i w całym świecie i trwa straszna walka, gdzie ani dla niepokalanej matki, ani dla Chrystusa Króla tego miejsca najwyraźniej no, ma brakować. Dobry znak, że jesteśmy we właściwym miejscu, że to jest właściwa walka, duchowa walka. Dlatego no, nie dajmy się zwieść, a rozumiemy, że tu jest to, co jest najbardziej czułe, najbardziej ważne. Myślę, że jeżeli walka, to da się to zrozumieć. Jak będzie odrodzenie, to będzie też triumf niepokalanego właśnie serca i Chrystusa Króla. I temu się nikt nie oprzeć. Ludzie, którzy chcą Chrystusa Króla, że różnie rozumieją, a że różnie bywają traktowani przez kapłanów, no to już są różne rzeczy, które wykorzysta szatan, żeby były niedorozumienia i trudności, ale są dobrze. Ja tych ludzi się nie obawiam. To nie są źli ludzie Kościoła. To są oddani, gorący, a wtedy się pojawiają trudności. Także ja patrzę na to spokojnie. To nie jest ten problem, który jest istotny. Istotny jest ten problem, który pustoszy, który odbiera cześć dla Chrystusa w Najświętszym Sakramencie i dla Matki Najświętszej. Najświętsza Maria Panna powiedziała w Kanie Galilejskiej: zróbcie cokolwiek, wszystko cokolwiek wam każe, mówiąc o Panu Jezusie i wskazując na Niego. Tymczasem w diecezji łódzkiej ma być jako w pierwszej diecezji w Polsce wprowadzona instytucja szafarek nadzwyczajnych, które będą udzielały Komunii Świętej. Czy to jest właśnie realizacja tego, o czym mówiła Maryja w Kanie Galilejskiej? Ja boję się, że to jest realizacja czegoś, co ja obserwowałem jeżdżąc trochę po świecie. W Kijowie miałem budować i budowałem na cześć Chrystusa Króla. Wtedy jeździłem i widziałem całą gamę tego mechanizmu. Począwszy od kościoła Cyryla i Metodego pod Chicago, tam najwspanialsi ludzie w parafii, być może wybrani na szafarzy, i kobiety, i mężczyźni, rzeczywiście pobożni, rzeczywiście staranni, przy mnie jakoś nie przystępowali do szafowania, choć ja nic im nie mówiłem, ale jakby rozumieli, że to nie jest konieczne i lepiej, żeby ich nie było.
ale widziałem też inne w tychże Stanach, do tego stopnia, że właśnie kobieta, tak, 30 parę lat, idąc do tabernakulum, najpierw popatrzyła sobie z przodu, bo miała taki piękny dekolt, tak, popatrz, jaki to faluje, obdarowana, więc się przyjrzała, czyli się dobrze prezentuje. Stwierdziła, że dobrze, najwyraźniej była zadowolona, ale jeszcze zdążyła popatrzeć sobie z tyłu, bo była w miniówie i też było czym się popisać, więc też się sprawdziła i też się jej spodobało. No więc już była gotowa otworzyć tabernakulum i udzielać Najświętszego Sakramentu, więc do tego idzie. To dokładnie do tego idzie. Jeśli ktoś nie opowiada bajek, że to wy jesteś tam wybrani, nie, to prowadzi do znęcania się nad uszanowaniem Chrystusa. A kogo interesuje, czego chciał Chrystus? Kto o to pyta? Kto o to pyta? Kto stawia w ten sposób pytanie? Czy to o to pytają? A jeżeli nie o to, jeżeli ja słyszę, że chcemy się przybliżyć do świata, że sobór po to, żeby się przybliżyć do świata, do czego? Czy my się słyszymy? Do świata? Nie do Boga? To od kiedy my się nie do Boga przybliżamy? To przecież my sami głośno krzyczymy, że my chcemy się przybliżyć do świata, czyli do buntu wobec Boga. Świat jest Boży i trzeba, żebyśmy go do ołtarza przynosili i żeby on był przepełniony miłością wobec Boga. To Bóg ma być uwielbiony. To do Boga mamy się przybliżać i cały ten świat przynosić. Dlatego nie, to co się dzieje, ja nie słyszę, żeby było podyktowane, wyrażana była w tym troska do Chrystusa, Jego miłości. Nie, to jest dokładnie to, co w czasie tak zwanej pandemii. Miłość bliźniego, proszę bardzo, znowu samodemaskacja. Mówił o miłości bliźniego, zupełnie gardząc miłością Boga. I gardząc Bogiem. No czyż nie pogarda? Czyż nie pogarda dla Boga, jeżeli się tłumaczy, że to będzie higieniczne, jeżeli jeszcze ktoś weźmie swoje łapy i potem jeszcze wytrze sobie o tyłek, przepraszam bardzo, to co na tych rękach zostaje. To przecież jest urąganie godności Chrystusa, to jest znęcanie się nad naszą łącznością z Nim. Kto się interesuje miłością wobec Boga? Kto pragnie czci dla Niego i kto pragnie odrodzenia życia Bożego w nas? Tak jest, dokładnie tak jak mówią. W imię miłości bliźniego, no przecież tak cały czas jest mówione, w imię miłości bliźniego, tego właśnie najbardziej jeszcze zwyrodniałego, jego zwyrodnialstwa, zamiast go leczyć. Ratunkiem jest Bóg i przybliżenie do Boga. Ratunkiem dla człowieka jest przybliżenie dla Boga. Dlatego najbardziej zagubionego jest przybliżenie do Boga, a nie nasze odchodzenie od Boga. Także myślę, że jak się uważnie posłucha, co oni mówią, to z tego widać, że jest to fatalne. Tak samo obawiam się, że z tego, co mówią, tłumacząc te sprawy tych prowadzeń, które nie są od Chrystusa, one nie mają na celu przybliżenie do Chrystusa. A to ich demaskuje. Także po prostu posłuchajmy, co mówią, a z tego będziemy wiedzieli, czy to jest chodzi o Bożą chwałę, o Bożą wolę, o przybliżanie się do Niego, czy dokładnie przeciwnie. Chciałoby się jeszcze zadać wiele pytań, chciałoby się jeszcze wiele powiedzieć, ale... A ja mogę? Tak. A ja mogę? Bardzo przyznam, proszę. Że nieco na nowo, jeszcze raz odkrywam dla siebie Zdrowaś Maryjo. I wczoraj, mając taki szczególny nieco wypadek pewnego cierpienia jednej z parafianek, i udzielałem sakramentu chorych. I przyznam, że w tym czasie nałożenia rąk, jest takie nałożenie rąk jeszcze przed udzieleniem olejów, przed nałożeniem rąk właśnie wtedy nieco już inaczej, jeszcze raz na nowo, właśnie prosiłem, modliłem się tymi słowami, które znamy najbardziej, które najbardziej też wyrażają, wyjątkowo wyrażają niepokalane poczęcie. Zdrowaś Maryjo. Zachwyt, podziw. Po prostu nie tylko przywitanie, ale rzeczywiście podziw.
Łaski pełna, pełna to znaczy niepokalanie poczęta. To jest ta tajemnica niepokalanego poczęcia, zamyślona, przez którą dokonuje się przyjście, rodzenie dla Bożego życia, gdzie cała Trójca Święta promieniuje i to tak, żebyśmy ją poznawali. To jest pewien mój osobisty motyw. Przyznam, że nie wiedziałem kiedyś, dlaczego cała moja uwaga na pytanie, kim jesteś Boże, została przesunięta na Matkę Najświętszą. Miałem wtedy gdzieś tak na przełomie 13-14, wtedy rodziło się moje powołanie. Do tej pory się zastanawiam i dopiero bardziej rozumiem. Łaski pełna, gdzie cała Trójca Święta ją przepełnia. Przepełnia absolutnie dlatego, żebyśmy mogli łączyć i to tak, żebyśmy mogli, żeby nas ta chwała nie poraziła, żebyśmy my się łączyli. Łaski pełna. Pan z Tobą, właśnie Pan z Tobą, cała Trójca. Cała Trójca Święta to więcej, niż my sobie tak od razu wyobrażamy. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona to niosąca życie. Między niewiastami, czyli zupełnie inaczej niż inne niewiasty. Zupełnie szczególnie. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. I to jest sedno, zdrowaś Maryjo, Jezus Chrystus, Syn Boży. I to On jest tym owocem i to jest ta tajemnica zbawienia. No więc ja jakby to sobie uświadamiając, właśnie w ten sposób z Bogiem się łącząc, z pomocą niepokalanej Matki, właśnie no, prosiłem dla tej chorej. I ona potem mówiła, co przeżywała. Także zwróćmy uwagę na tę modlitwę, którą mamy, która jest najbardziej podstawowa, że w niej się kryje ta potęga Boga, w wybranej, w stworzonej, przepięknej, najświętszej Matce naszej, Matce Bożego Syna, oblubienicy, najwspanialszym dziele córce Boga Ojca. No właśnie spróbujmy na to patrzeć i niech ta uroczystość niepokalanego poczęta i jeszcze taki dar jak godzina łaski, które po czasie prób została wreszcie swobodnie pobłogosławiona, również przez hierarchię. Także i to. I zrozumijmy, że to jest wszystko w czasie Adwentu, że ten Adwent jest opanowany, jest ogarnięty, jeszcze gdyby była to oktawa. To jest właściwie, to jest oczekiwanie. No z Maryją jak z nikim, to zupełnie wyjątkowe oczekiwanie. I jeżeli to ogarniemy, jeżeli na tym się pokłonimy, no to będzie lepiej, to będzie dalej. No, tego życzę każdemu. To już jest moje życzenie i to tym chciałem się tak nieco jeszcze podzielić. Także również bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Nie pozostaje mi nic innego w takim razie, jak jeszcze poprosić księdza o pobłogosławienie nas, redakcji naszych słuchaczy i widzów oraz Polonii zamieszkaje na całym świecie. Otóż to prosimy Boga o to Jego błogosławieństwo i przy tym prosimy właśnie niepokalaną Matkę, która swoją modlitwą, swoją troską o nas, swoją miłością nas prowadzi, by właśnie wszystko było w jej rękach. By to ona wszystko poprawiała, chroniła, żeby ono nie zaginęło, jak już jest nam podarowane, jak już mamy od Boga, żeby to właśnie ona uchroniła i dlatego tak dobrze być jej niewolnikiem, żeby wszystko było w jej rękach, żeby wszystko do niej należało, żeby nic nie przypadło, co jest piękne i wielkie. I również to błogosławieństwo wyprosiła byśmy je otrzymywali. I na teraz, i dalej, i dla telewizji, i dla słuchaczy, i dla naszej ojczyzny, i dla Polaków, gdziekolwiek są, i byśmy jako Polska i jako Polacy byli błogosławieństwem niosący to życie w jedności z Maryją i właśnie z Bogiem Chrystusem Królem. Niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Wielkie Bóg zapłać. Bóg zapłać. Dziękuję raz jeszcze. Moim Państwa gościem był dzisiaj ksiądz dr Wiesław Pęski, Palotyn. Ja się również z Państwem żegnam, życząc wszelkiego dobra. Dziękuję bardzo. Marek Skowroński, Telewizja Chrystusa Króla. Laudetur Jezus Chrystus i któż jak Bóg. Laudetur.
Chrystus.